wczoraj wracałem z Włoch, no i wiesz co, trąbiłem. Kurwa, ty nie mu takiej. Trzeba mieć szkołę, żeby to trzeba dmuchać, Bogdan, to trzeba dmuchać. Chodź. Ale dobite. Chodźcie. Witam wszystkich hodowców. Dziś mamy ostatni lot piąty. Tak jak byśmy mówili, wszystkie loty będą na żywo. Lot z miejscowości Sulechów, 360 km. W tej chwili siadły 4 gołąbki. No powiem szczerze, dystans jest duży, także i robota jest ciężka, w powietrzu jest gorąc. Kilometraż 370 km. 360 km, no mówię, są 4 gołąbki. Paweł, ile gołębi zakosztowałeś? 99. 99? 99 sztuk poszło na lot, no mówię, na tą chwilę siadły 4 naraz. No już nie jest grupa, jak to się patrzyło co tydzień, no niestety dystans swoje robi i... No i temperatura i podwiat przede wszystkim, nie? Ale jest dobrze. Godzina startu? 7:00. Czyli... 5 godzin, ile tam? 7 minut leciały? Tak, 5 godzin, 7 minut. Na czasie dobrze, bo tam na zespole kabinowym podobno były za 10, tam gołębie się pokazały, jakieś tam 2 sztuki. No to tam jest 20 ponad kilometrów, no to 18 minut one przyleciały. Także będziemy patrzeć, co się będzie działo. No mówię, na pewno nie będzie lekki lot, taki, to już jest taki lot prawdziwy, dystans. Jeszcze za tydzień mamy lot 430 km okręgowy. No myślę, że się odbędzie. Jak gębi poprzychodzą, to się odbędzie. Tam jak czekaliśmy, to usłyszałem od ciebie informację, że ten tydzień dla ciebie trochę był zwariowany, ponieważ gdzieś tam na gołębniku gołębie były troszkę spłoszone przez gryzonia. Akurat szczur mi się wgryzł z tyłu gołębnika, podszedł pod ten, no i troszeczkę narobił sobie tam, chciał sobie, tam jest akurat słoma i rozgrzebał mi to wszystko i te gołębie mi jeden dzień nie chciały tu wejść na noc. Idą. Chodź. Ty znowu jest 49, ta ciemna. Chodź. Ta co ostatnia była pierwsza. Chodź. Czyli mamy na chwilę obecną 9 gołębi. 9, 10, 11. Chodź. 9 odbitek i 2 są. Chodź. Chodź. 89. Chodź. To jest chyba numer 56. Chodź. Albo obcy gołąb. To był chyba obcy. 11, 12 jest, nie? Dobrze mówię? Nie, było chyba 9, to teraz 10. A zobaczymy, aha, bo faktycznie. Chodź, zobaczymy nawet i ten. Dokładnie. No fajnie jest, dobrze jest. Ale wiesz, jak na lot 360 km nie ma co oszukiwać, że jest to spory dystans i grupa przyleciała. Tutaj rozmawialiśmy też z hodowcami w Polsce. I tak zwana, my to się śmiejemy, że to jest to seria seriali swojej hodowli. 10. Czyli teraz od pierwszego gołębia. 8 po 9, to jest ten, co czwarty się nie odbił. Weź od pierwszego jeszcze, bo mi ostrość, dobra? Pierwszy. 8 po 8 po 9 po 10 po 11 11 11 11 11 11. 10. Dobra, pytanie do 10. Ciebie. Spośród tych 10 pierwszych gołębi, który jest twoim zdaniem numer 1, taki as? No, wszystkie są asy. Ta ostatnia była pierwsza. Ta jest wszystkie razy na szpicy. Ta ostatnia była też szpicy. Ta jest po najlepszym asie lotniku. Tu jest setka po moim starym szymlu, kapitalnym asie. To jest ten szpak, co tutaj nad latem. Tak, i tu jest po 403, to też ten gołąb kilka razy na szpicy siada. Także to są, no rodzina siada, wiesz, dobro gołębi. Tu nie ma przypadków. Nie ma przypadków, widzisz, lot jest ciężki, daleki i... No i siadają gołębie mocne, uparte. Także... No nie jest to takie proste, no muszą być gołębie... No i to siadają gołębie z gołębi, nie?
córka najlepszego asa 785 i siada, siada córka po szubrytowej na 965. To są takie gęby, co lubią dystans, nie? I tamtym tygodniu siadły i teraz też siadły, także no będziemy patrzeć. Lot wymagający, można powiedzieć, ciężki jest. No ale cóż, może zobaczę na gębie, jak wyglądają. O, 99 zakoszowanych, 10 już w domu. Nawet nie chcą jeść, nie? Chodź, 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 chodź. A i po drapie jest, po pokerfejsie. Przedtem był na szpicy, teraz też na szpicy. Karma, Paweł, to co? Jest jakaś taka, bym powiedział, lekko strawa. To jest ta karma, co jedzą cały tydzień. Karma jedzą cały tydzień. To jest karma umieszczona przez firmę Partner w siedzibie Tolisana. U nas w Tomicach od Ani. I powiem szczerze, oni mi umieszczali tą karmę na młode. Ja tą karmę mam jeden zestaw na cały tydzień. Do tej karmy tylko dodaję jęczmienia. Czyli to jest karma Tolisana? To jest karma Partnera. Aha, Partnera. To firma Partner, ale tam Tolisan ma siedzibę całą i Tolisan Tomice. I to tam jest umieszana, oni mi umieszali. Jadą dwa. Kolejne. 12. Chodź, 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 chodź. Rudy też na komplecie. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. To jest ten, co miał połamane nogi na pierwszy lot, co nie poszedł. Nie, niesamowity go mam ambitny. Chodź, 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 chodź. 12. On ci na treningu coś tam wtedy zawalił? Złamał mi nogi, nie? I nie poszedł przed, nie poszedł na żaden lot i na pierwszy lot poszedł na strzał poszedł na drugi lot, na 180 i od tego ma konkurs i wszystkie konkursy ma, nie? Cztery wkładania, cztery konkursy. I to najlepsze, że te trzy ostatnie niedziele wszystkie szpicy siada, nie? Zawzięty go, no ale to jest brat 785 i wiesz, córka 785 już była wcześniej, teraz brat jego. A że to jest rodzina gołębi, nie? Też warto zwrócić uwagę na to, że obecnie już GMP loty ci się zakończyły i masz wynik 952,84. Także no można powiedzieć, że mogło być dużo lepiej, bo przez głupią moją głupotę to straciłem, można powiedzieć, dobre 5 punktów. Jednego gołębia, dwa wyciągłem przed samym wkładaniem na ten drugi lot i na pierwsze typowanie i dwa wyciągłem, znaczy w sumie pięć zmieniłem i ta cała piątka siadła w pierwszej grupie, a tamte mi zawaliły, no i znaczy się zawaliły, no przyszły tylko trochę później, nie? Mamy ale kolejnego. Jest następny, no już są gębie rozbite. Chodź, 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 następny tu jest. Chodź, 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 chodź. Chodźcie, 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 chodź. Chodź, Dusia, chodź. No chodź tam szybciutko, chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź tam, chodź. No idź tam, idź. Idź tam, chodź. To jest po kopmance, matka jest oryginalna kopmana. Oho, ho, ale tu idzie ładna grupa, ale to nie, idą dalej. Tu z tego parę siarni, chodźcie, 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 chodź. Chodź, 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 no ale widać po gębiach, jak umęczone są, nie? Chodź, 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 wymęczone gębie strasznie. O, jest 20-60, co ostatnio też na szpicy był. Chodź, 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 Kuba, chodź szybciutko, chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Czyli dzisiaj mamy lot piąty. Przed tak. nami jeszcze lot okręgowy za tydzień. Dokładnie. I później mamy jeszcze lot taki, bym powiedział, bardzo prestiżowy, bo tam jest chyba 500 ileś kilometrów. Tak, ale to tam, to jest taki klub z klubu dalekodystansowego. I powiem szczerze, ja jeszcze włożę teraz na niedzielę. Jak się zejdą wszystkie, tam będzie, pójdzie pewnie koło 40 na lot okręgowy i to będzie koniec, nie? Mhm. To jest koniec. Wiesz co, moje zrobiły to, co miały zrobić, tydzień temu zamkły, skończyły. pokazałem wszystkim, żeby widzieli, jak się leci gołębiami. I cóż, nie tylko młodymi, ja bym pokazał stary sezon cały i młody. Ciężko by znaleźć było hodowcę w Polsce. Osiągając takie wyniki i takie loty, nie? To nie jest takie proste, no ale jak to mówi, niektórzy chcieli zobaczyć, to mają na żywo.
Z tego powodu jestem bardzo, bardzo, aż bardzo zadowolony. Znaczy fajnie to wygląda, bo nawet rozmawiając z hodowcami, oni czekają tydzień w tydzień jak na serial. Tak, dużo. Ich żony czekają na serial w telewizji, a oni czekają na serial na YouTubie, na przylot u Mędrysy. Nie, to wiadomo, że to było ten... Z każdym tygodniem było to podniecające, bo każdy chciał zobaczyć, czy ten tydzień następny usiadnie jakoś grupa, czy tylko to był jeden lot wytrenowany gołębie. Zobacz, dzisiaj to samo, 4 gołębie, za chwilę 6, tak? Dobrze, powiem, 5. Także wiesz, utrzymały się w jakiejś grupce w stopniu mniejszym, no niestety dystans już jest dystans. Ale moim zdaniem takie loty powinny, minimum lot 300 plus powinien się odbyć w każdym oddziele. Wtedy wychodzi jakość gołębi i no nie ma nawet żadnej dyskusji. Kończąc oddział na 200 km, to ten gołąb nawet nie ma żadnej wartości, młody, no nie jest sprawdzony po prostu, bo z czego? No z takiego dystansu to wiesz, wytrenowany 20 razy i z 200 km kończą 250-260, to a to tak kiedyś dystans. Janek Bochańczak powiedział, że nawet na wspólnych gołębnikach gołębie, które pokonują ten dystans 500-600 km na tych ekstremalnych długich lotach, tak, potem mają dużo większą wartość w rozpłodzie, bo z tych gołębi wychodzi wiele więcej asów. Wiesz, ja lecę tak zawsze, co roku lecimy te loty i później wiesz, dużo hodowców gołębi zakupuje, dużo ludzi wraca. Zresztą tak, widzisz dzisiaj po chłopakach, każdy coś tu przyjął poodbierać, pod ten, każdy coś super leci na moich gołębiach i powiem szczerze, no niestety, jak będziemy takie gołębie selekcjonowane, no to wtedy będziemy materiał. Jak będziesz miał no, miękkie, słabe gołębie, no to co ty za materiał będziesz miał? No niestety, no z najlepszych gołębi muszą być najlepsze gołębie i u mnie się to powtarza, że najlepsze asy 7-8-5 przez 2 lata 13 na 13, jego córka w tamtym tygodniu szpicy, dzisiaj znowu jest na szpicy. No to drugi młody jest w Kraśniku, 20-0-01, niebieska piękna samica i cieszę się, że ktoś z tego coś będzie miał pociechę, bo to jest tylko gołębie są na ten, ale mówię, widzisz, dystans już jest swoje, zrobiła pogoda i dystans i niestety, no Paweł, zobaczymy. A powiedz mi, bo ja teraz tak stoję i tak w sumie zastanawiam się, przed twoimi wojlerami, jak teraz zrobię takie ujęcie, stoją klatki kabinowe, prawda? Tak. I okej, no rozumiem, że pewnie w trakcie sezonu lotowego one służyły ci jako, żeby łatwiej, szybciej gołębie łapać do treningów, ale teraz faktycznie jeszcze jest to na tyle bardzo istotne, że nie zmieniasz im to, czy... Nie, no po co będę im to wyciągał, jak po prostu już mają to cały czas. Mają to cały czas, mi to było potrzebne do treningów, jak po prostu, a nawet nie potrzebne było, bo ja żebym łapał gołębie, to żebym łapał w nocy i wolałem sobie połapać spokojnie, ale było tak, że po prostu podkładałem kosz, otwierałem, one same do koszami wchodziły, nie? Mhm. Ale przede wszystkim do kabiny, jak wsadzasz gołębie, koszujesz, ten stres i to wszystko po prostu daje lepsze im poczucie, nie? Weź podejdźmy pod tą wojlerę, bo ja chciałem hodowcom pokazać, bo ty wypuszczałeś gołębie nie przez wojlerę jako przez te duże drzwi, tylko ty wypuszczałeś przez te mniejsze okienko, tak? Dobrze to rozumiem? Znaczy się tamte tak, na tamtej wojlerze one mi wychodziły nawet przez klatkę, idzie następne, tu jedzie, o szymel. Chodź, nie pstra. To jest od Krzyśka 599, od Mlaka, chodź. Ostatnio też była w szpicy. Ta samiczka była nawet w pierwszej dziesiątce była. Ona tu pójdzie do tego gojemnika i chodź. Ale widzisz, nie ma jej nic, nie? Mhm. No. Chodź. O, Dusia, chodź. Matka to jest stara hirnówka, a ojciec to jest od Davy'ego turnieje. Super gołębie, bo tutaj mi dzisiaj akurat 3 już siadły na szpicy, a mam ich no 5, także powiem, że mocne gołębie, strasznie. Chodź. Ale coś w stylu gołębi dalekodystansowych? To są takie gołębie od 400 wzwyż, można powiedzieć. Paweł, wróćmy do tematu tej klatki, bo powiem ci, że akurat chciałbym pokazać hodowcom, bo to jest w pewien sposób bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które mają problemy, starsze osoby, z łapaniem gołębi. Tak, wiesz, u mnie na przykład w tamtym gołębniku to one przechodzą tutaj, wiesz, przechodzą przez klatkę i rano sobie tutaj wylatują, nie? Mhm. To te początki takie są, że to tak samo jak z kabiny wylatują młode, wiesz, że jak jest, na pierwszych lotach jest to, że młode po prostu z kabiny nie za bardzo chcą wychodzić, wiesz, boją się, no bo to stres jest i wszystko, nie? I także one już nauczone są w kloszu, wiesz, jak otwieram, no to one wylatują, nie? I tak to się odbywa, ale klatkę mają cały czas i na klatce piją i wiesz, piją wodę i mają ją, no i wchodzą do klatki, cały dzień mają, wiesz. Czyli po prostu, szybko mówiąc, to hodowcom
to okno od góry, co widzicie teraz na pierwszym kadrze, jest zamknięte. Gołębie przechodzą akurat przez tą klatkę. Akurat w tym jest niezamykane, bo nie ma zamykania. A, ale dobra, ale tamtym, co nie? Tamtym przechodzą przez tą klatkę, tak. Wychodzą tędy tak. Tym wlotem tutaj z przodu, znaczy no wypuszczają gołębi. Ale dużo, ale jak powiem ci, otwierają drzwiczki, jak je wyganiam, no nie, wypuszczą tędy też, to też tędy wychodzą. Tędy też się wychodzą, bo akurat dużo gołębi, tam jest 5, 3, 6, 8, idą dwa. Mhm. I też tędy wychodzą, nie? Także wiadomo, że wiesz, no mniejszy stres, to tym lepiej dla młodego gołębia, nie? Chodźcie, 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 chodźcie. Można powiedzieć prawdziwy lot, bo jest wymagający lot. To jest lot, nie jak to się mówi, hura bura i no. Chodźcie, 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 chodźcie. O, widzisz, gołębie wystraszone. Chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie, 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 chodźcie. Następny tu idzie pięknie. Chodźcie, 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 99 teraz jest. Chodźcie, 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 chodźcie. Tamten jest gołąbowcy. Ten na dachu? No. No i widzisz, co to się stanie w tygodniu w gołębniku coś, zaraz widać po gołębiach, nie? I już łapie takie jak wystraszone, nie? No niestety, no co zrobisz, no? To dobrze, że wiesz. To jest nie mój gołąb. Brat tej twoi. Tak, 98. Chodź, 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 chodź. No jak tam, Mariusz? No już dawno. Nie masz nic? 25 gołębi jest. 8 posie zaczły. No i teraz siadają 3 na raz. Raz, dwa, trzy. Chodź, 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 chodź. No także. Cześć, Mariusz. Czyli rozumiem, że tam nie ma nic. Nie ma żartu, panowie. Mariusz? Po jednym gołębiu. Chodźcie, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodźcie, no chodź. Chodź, 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 chodź. Chodźcie, 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 chodź. Chodźcie, chodźcie, chodź. Można powiedzieć tak, że godzina lotu od pierwszych gołębi i na ten moment jest gołębi 60. Gołębi jest odbitych 60. 61 dokładnie teraz się odbiło. No lot ciężki, wymagający. No niestety 5 godzin, 6 godzin lotu to już dla młodego gołębia to jest trochę wyczyn. No i dystans jakiś jest niemały, bo 360 km to już jest też jakoś trochę odległość, ale jestem zadowolony, no bo już szpica będzie pewnie, no i wszystko to co ma być, tak co tydzień można powiedzieć. Hodowcy, twoi znajomi też, klienci czy hodowcy, no, którzy tu przyjechali, są zaskoczeni, bo z twoich ust średnio co parę minut wypadają słowa typu jest ciężko, no, ale ty masz 61 gołębi na chwilę obecną, a z tego co wiemy, twoi, no, nazwijmy no hodowcy, rywale, którzy konkurują, okazuje się, że mają po kilka sztuk. No tak jest, no mówię, wymagający strasznie ciężki lot jest, ale teraz rozmawiam z kolegą i tam Czaska też leci, lot mają, też mają bardzo ciężki i też 50% dobrzy hodowcy mają gołębi, także... No jest niedziela ciężka, jest, można powiedzieć, lekko pod wiatr wypychający jeszcze, no i dystans przede wszystkim, dystans, no i temperatura, nie? Paweł, a ale tak musi być. Różni się sposób przygotowania gołębi z twojego punktu widzenia pomiędzy 100 km, dystansem 100 km, a teraz 360? No wiesz, że ze 100 przyleci, papier ci przyleci, każdy gołąb ci ze 100 przyleci, ale z 250 jeszcze można bić fajnie, ale powyżej 300 to już naprawdę musi być przede wszystkim fajnie gołębi przygotowane. 62. Fajnie gołębie przygotowane, no i naprawdę gołębie muszą być zdrowe. Dobra, a treningi robiłeś w tym tygodniu? Nie były, po prostu, nie, bo wiesz, już miałem mocno lecieć, to dałem sobie po prostu spokój, jeszcze tym bardziej wystraszone były w tygodniu, możesz nawet zobaczyć, dlaczego, co się stało. Popatrz, podróżca, co się tam stało, widzisz, wlazł tu szczur,
wygryzła. Czy akurat z punktu widzenia kamery nie będzie tego widać, no, ale tylko powiem, że chodzi o to, że tam rozkopane jest faktycznie cała wszystko. Cała słoma, wszystko jest szczur rozkopane. Próbował zrobić sobie tak zwane koryto, tak by swój gniazdo, nie? No i rozwalił wszystko pod rusztami, przegrzebał wszystko, no i gołębie trochę się wystraszyły, no mówię, na noc nie chciały wejść, ode wejść. W nocy wchodziły, wganiały mnie do gołębnika. No i później się to po prostu, no to nawet dzisiaj było na przylocie, że gołębie się trochę bały. No jestem zadowolony z lotu, wiesz, lot wyszedł fajny, gołębie przyszły dobre, no cóż więcej trzeba, no. Sezon się skończył kapitalnie dla mnie, jak i pod względem gołębi dorosłych, tak i pod względem gołębi młodych. Na młode tak nawet nie myślałem, że tak będzie. Troszkę szczęścia braku w jednym typowaniu, głupie zmienienie, ja bym nie zmienił, no to pewnie bym, można powiedzieć, jakąś szarfę na młode miał, a tak to... To co się straciło, nie? Ale jestem wysoko, będę, na pewno będzie wysoko. 952, prawie 953 wynik, to jest dobry wynik. Ja uważam, bez, no głupią pomyłką pewnie byłoby 956, ale co mówicie, trudno. Każdy tak by myślał, to tak by było. Jest dobrze. Jest dobrze, jeszcze nas czeka jeden maraton ciężki za tydzień. Za tydzień czasu, można powiedzieć, bardzo ciężki lot. No chyba, że wiaterek troszeczkę im pomoże, nie? Bo powiem, dystans jaki? 430, nie? To już jest naprawdę lot taki konkretny, wymagający, ale powiem tak, że zawsze ten lot nam wychodził fajnie, wiesz? Jako okręg to był super lot zawsze, nie? Ja tam nie lubiłem dawać dużo, zawsze dawałem tam po 10, to w tamtym roku miałem 8 z dziesiątki, także to Paweł, zobaczymy. Ja może inne teraz do Ciebie pytanie. Są hodowcy, którzy oglądają Twoje filmy i to widać po wyświetleniach 25 no tysięcy, 35 tysięcy, 40 tysięcy ponad. No robi to wrażenie na każdym z nas, czy na Tobie, czy na mnie. Dokładnie. Co mógłbyś powiedzieć takiemu hodowcy, który ogląda dzisiaj nasz film, z punktu widzenia, jak mógłby teraz zrobić proces przygotowania na 2024 rok, może w takim streszczeniu, czy nie wiem, teraz szczepienia jakieś, czy okres pierzenia niech sobie przypilnuje względem karm, suplementów. Znaczy się, wiesz, co teraz byś ty zrobił? Jako... Znaczy się, wiesz, chodzi sens taki, czy to sezon lotowy, czy sezon lotowy dorosły, czy sezon lotowy młody? Dorosłych. Sezon dorosły, no wiadomo, że po prostu przede wszystkim muszą się gołębie przede wszystkim super przepierzyć i karmienie, suplementacja to jest podstawa. Zrobić z nimi porządek, bo one muszą być zdrowiu. To jest podstawa, no, żeby się fajnie też pierzyły, muszą być zdrowe. Szczepienie zawsze robię w styczniu. I na co? Potrójną szczepię salmowirem, trójką salmowirem szczepię. Ciężko to przechodzą, ale powiem szczerze, fajnie gołębie wyglądają później. I salmowirem czy mykosalmowirem? Mykosalmowirem. Bo ja też szczepię myko. Mykosalmowirem, dokładnie mykosalmowirem, przejęzyczyłem się. I praktycznie robię kurację taką 10-dniową, tak zwaną bajtrylem. I powiem tak szczerze, no i jest to wszystko praktycznie. Powiem Ci tak szczerze, mi jest to ciężko mówić, bo u mnie to jest wszystko bardzo proste. Też u Ciebie to trochę wychodzi z takiej natury, że... Z automatu. No, z automatu. U mnie idzie z automatu, dlatego, bo są gołębie. Są gołębie i wiesz, czy ja to zrobię tak, czy siak, czy to no nie ma znaczenia. My nawet nie wiemy sami, czy to jest dobrze, czy źle robione. Po prostu większość robimy rzeczy na ślepo. A powiem tylko, no mówię, wiem z doświadczenia swojego, przede wszystkim gołębi, jakość gołębi, to jest podstawa. Jak nie masz gołębi, to byś co chciał im dać, to tak nic nie zrobisz. No. Wiesz, chodzisz koło gołębi cały rok, wszyscy lecimy, a ci mistrzowie, co zawsze lecą, to zawsze lecą. Wiesz, oni nie potrzebują dużo rzeczy. Parę rzeczy zdrowotnych, żeby się nie utrzymywało na gębniku i to jest podstawa. No mówię, gołąb musi być, jak nie ma gołębia, to choćbyś mu co dał, złote kolorowe jaja, jak to się mówi, no to nie poleci, no. Wiadomo, że dobremu gołębiowi też trzeba pomóc, nie? Czyli czysto teoretycznie na dzień dzisiejszy, jakbym miał wyciągnąć z tego pewien sposób morał, muszą być gołębie. To muszą być gołębie, czyli tak naprawdę dokładnie. Hodowca musi jak sobie przeanalizować. Jak nie masz z czym pracować, to sobie trzeba wybić z głowy. Czyli hodowca musi sobie teraz po tym sezonie siąść przy kartce papieru, rozpisać wszystkie gołębie, które dokładnie. Robią wyniki. Lepiej jest, żeby sobie zostawił na gębniku 50 gołębi albo 30 gołębi do lotu. A konkretny gołębi, co po prostu coś tam w życiu osiągły i przypilnuje tego dobrą karmę i suplementacja i opieka przy tych gołębiach, niż mieć 120, bo że masę może masą polecić. No nie do końca tak jest. Jakość musi być przede wszystkim i to później się odbije w młodych. Tak samo przygotowanie do młodych, no to przede wszystkim wyjście musi być z gniazda. Gołąb musi być w gnieździe taki, że lepszy niż gołąb stary, nie? Jak młody nie będzie miał mięśni, nie będzie miał jakości na gnieździe,
to jak ty go gdzieśkolwiek wyślesz na wspólny giemnik, czy gdzieś, czy go przełożysz do swojego giemnika, to z tego giemnika nie będzie wziął nic. No gołębie muszą być rozsowane, muszą być przygotowane, a wiem jak to wygląda wszędzie i są, jest grono hodowców, co naprawdę dba i ma gołębie i ma jakość i są tacy, co też nie lecą, ale większość hodowców, co naprawdę dba jako tako i nie trzeba mieć warunków złotych. Ja też nie mam jakichś złotych warunków, a gołębie lecą. Ale trzeba mieć to coś w sobie i tą iskrę po prostu, żeby po prostu wiedzieć, jak to co postępować, robić. Ja czuję, że my w większości tego imię przeszkadzamy, nie? Kiedyś Justin tak do nas powiedział, jak byliśmy u niego, że problemy w gołębniku nie tworzy gołąb tylko dla hodowcy, tylko hodowca dla gołębia. Tak, dokładnie. Bo my tworzymy, za bardzo kombinujemy. My tworzymy większe problemy gołębiom niż nam się wydaje. No bo wiesz, wiadomo, że każdy by chciał lepiej. Nie jest tędy droga, wiesz. Robić trzeba z gołębiami. Do gołębi można powiedzieć, trzeba się też urodzić. Trzeba się też urodzić i wiadomo, że są hodowcy, co lecą super. Kilkanaście lat i jest naprawdę wybitne takie grono hodowców w Polsce, co można powiedzieć, że są superowo, super lecą rok w rok i są tacy, co się tylko rok pokażą i nie ma ich, no ale cóż, no każdy ma swoje 5 minut, każdy wykorzystuje to jak się da, nie? Dokładnie. To, że u mnie akurat jest te 5 minut, to jest długie 5 minut, no to mówi się trudno i się cieszę z tego. Cieszę się z tego i może na drugi sezon tego już 5 minut nie będzie, bo troszkę na pewno, jak bym powiedział, że coś odpuszczę, to odpuszczę. Chociaż chłopaki mnie tam nakręcają, żebym nie odpuszczał, żebym po prostu pokazywał dużo telefonów, SMS-ów, dostaję miliony, można powiedzieć. Chciałem tym wszystkim chłopakom, co tam na duchu mnie trzymają, podziękować. No a jakoś ta decyzja moja na pewno jest znaczna, że po prostu odpuszczę. Nie, że nie będę całkowicie leciał, ale na pewno odpuszczę. Połowa sezonu na pewno będzie tylko zaliczona, a połowa na pewno nie. I to jest moje zdanie, na pewno tak musi to zostać. Ale mówię dziękuję za dobre słowo tym hodowcom, co mnie rozumieją i wszystko. Chodź. Także jestem, powiem tak szczerze, mile zaskoczony z tego wszystkiego, bo naprawdę, no, ja bym tak ci pokazał SMS-y, no to naprawdę nie zdarzył mi się żaden jakiś tam niepozytywny, tylko wszystkie na tak. I wszyscy, no nic, żebym po prostu leciał i nie dawał sobie po prostu tam w kaszę dmuchać i pokazywać, jak się gębiami leci, nie? No ale to już, powiem tak szczerze, u mnie to trwa tak długo, że muszę troszeczkę spuścić stąd, nie? Udowodniłem im wszystkim, myślę, już nie muszę nic udowadniać. Mam tam teraz inne problemy na głowie, nie tylko gołębie są najważniejsze. I cóż, z ludziami trzeba dalej lecieć, dalej żyć, niektórymi tam walczyć, bo tam jakieś tam są podchody i to powiemy kiedyś indziej. Dokładnie. Także na spokojnie dziękuję wszystkim za oglądanie, bo mówię tak, że to jest ostatni lot, a nie powiedziane, że do końca będzie ostatni, może jeszcze będzie jeden lot okręgowy nakręcony. Zobaczymy, jak to będzie czas miał Wiktor. No, znaczy najprawdopodobniej mnie nie będzie, bo ja za granicą będę. Ale coś na pewno jakiś urywek będzie. Tak, Łukasz, Olaf na pewno będą. To jest lot prestiżowy, okręgowy. Powiem szczerze, no jest 5000 gębi z okręgu, jakby to będzie zgłoszone. Nasz okręg co roku to tworzy, powiem tak, że to jest fajna sprawa. To jest fajna taki sprawa. Dalekodystansowy lot. To jest lot, no mówię, 430 km to jest do najbliższego punktu. Ci ostatni mają prawie pod 500 km, to wiesz, to że my mamy 430, to ktoś powie, a czemu nie mamy 500, no bo tamci by mieli 600, nie? I tak to jest zrobione, żeby oni nie mieli więcej niż 500. Mówię, super lot, super gamy na takim locie siadają, no przypadków tam też nie ma, nie? Także dzięki wszystkim za oglądanie. Będziemy jeszcze coś kręcić. W tym roku na pewno myślę, że będzie dobrze. To Paweł, ja mam do ciebie jeszcze ostatnią prośbę. Przyniósłbyś tylko zwycięzcę tego lotu i to będzie zakończenie. Akurat powiem ci, że wczoraj na niego patrzyłem i tak cały czas patrzyłem i mówię tak. Brat był pierwszy, piąty na okręg w tamtym roku. Siostra 44 razy na szpicy, ale ona już była raz na szpicy, 20-50, mówię tak. Ty dzisiaj pewnie siadniesz i jest pierwsza obita, nie? To jest córka 403 i moje 3-3-5-1. Matka była trzecia w Polsce, piąta w Polsce i ósma w Polsce w Anie. Ojciec był najszybszym moim gołębiem praktycznie do kategorii co roku, także to przyniósł nie ma przypadku. To jest gołąbek o numerze 2050. Numerek o 2050. Samiczka jest na pełnym skrzydle. W fajnym oku, cóż powiem szczerze, jakoś tam różowo jest, jakoś tam, żeby była w ręce jak piłka, to nie, bardziej taką kościstym gołębiem, ale ambitnym gołębiem, no.
No tyle powiem, że mówię, że ojciec kapitalny gołąb, ojciec kapitalny gołąb, matka kapitalna samica, no mówię, trzecia, piąta, ósma w Polsce, wa, przez 3 lata, ojciec jeden najszybszy gołębi, nie ma przypadków, nie? Także akurat to jest to, że przyszły 4, można powiedzieć, że Szymel... Bo tam setka był jeszcze, co nie? Setka też był akurat, możemy go nawet pokazać, bo tutaj siedzi. No to szczęście było tylko ten, który wszedł, no nie? Bo setka siadła chyba i trójka siadła. Na przykładzie akurat ten był drugi bity. Ten był drugi bity. Numer 100. Przyszły razem. Szymelek ma jedno piórko wyrzucone już. Już się troszeczkę rzucą. No już walą pióra, jak to się mówi. I powiem tak szczerze, to jest syn mojego na przykład najlepszego asa lotowego. Przez 3 lata był ojciec na komplecie. No i ten młody też akurat ma wszystkie 5 na 5. W tamtym tygodniu siadnął w szpicy fajnie i teraz też na szpicy siadnął. Uważaj, Wiktor. Powiem sobie po prostu. Ojciec, no mówię, kapitalny lotnik, super gołąb w rozpłodzie. No a matka jest oryginalna samiczka od drapy. To jest wnuczka Karla. No nic w przypadku nie ma. Czuję, że Szymel pójdzie na lot Wałcz. Nie na Wałcz, bo to będzie Świerczyna. I no zobaczymy, czy sobie da radę. No powiem tak, że Szymel gabarytowo jest kapitalny, nie? Można go zobaczyć, no mięśnie mu kapitalne, nie? To jest gołąb super. No i no mówię, no nie wiadomo, który ciągnął, jak to się mówi, stado, ale ważne, że przyleciał. Że przyleciał. W ogóle Szymle dzisiaj widzisz, tam przyleciały dość dobrze, nie? 4 Szymle, a 3 Szymle tam przyleciały, zawitały w czubie, nie? To znakiem tego, że lot był ciężki, nie? Także dzięki wszystkim hodowcom i kto tam lubi patrzeć na film, Paweł to niego ogląda. Także jeszcze raz dobry lot. Dokładnie, także hodowcy, ja tylko mogę podsumować już ze swojej strony, że za niedługo się widzimy jeszcze na kolejnym locie, ale tu z Pawłem cały czas o tym ja powtarzam, że taki szykujemy gruby film z punktu widzenia naszego, że poświęcimy na to cały dzień tu nagrać ten materiał i on będzie miał 3-3,5 godziny i opowiemy wszystkie historie jeszcze raz od początku Pawła Mędrysy. Dokładnie. Ja nawet powiem ci, dzisiaj mówiłem to tobie, jadąc tutaj do ciebie, oglądałem film 11 lat temu, jak Krzysiek Kłos nagrywał u Wiosny. Tak. Pierwszy raz wtedy wystąpiłeś na filmie. No. I dzisiaj sobie cały ten film oglądałem, nawet ci się pytałem o tego asa rozpłodowego, który miałeś 06 roku. Baka 96, no 4965. 06 rok, asa rozpłodowego, ale później oglądałem jeszcze ja w swojej karierze Pigebooka trzeci film nagrywałem, trzeci albo czwarty u Andrzeja Michała Wiosny. I no. Michał Wiosna, jak już kończyłem relację, już skończyłem film, to tam na sam koniec tak powiedział, ostatnie to były minuty filmu, powiedział: koledzy, jeszcze chciałbym powiedzieć, pozdrowić mojego serdecznego kolegę, mówi wielokrotny mistrz, to jest właśnie Paweł Mędrysa, wiesz, ja z punktu widzenia osoby nagrywającej nie wiedziałem, o kogo chodzi, wiesz, a zobacz, ile lat minęło, a tu znowu się spotykamy i to nazwisko się pojawia. Michał jest super hodowca, super kolega. Akurat zdrowie mu tak zrobiło, jak zrobiło, można powiedzieć, nie widzi, wzrok mu po prostu klęknął. Ale hodowca jest super. Michał jest taki, że on tam nie brał gołębia nigdy, nie patrzył na oczy, tylko wziął go zawsze do ręki, wiesz. Ja tam jeździłem na trening, pokazywałem mu, bo lubię go i całe życie po prostu mnie dużo nauczył. Dużo mnie nauczył, dużo żebym słuchał po prostu, ale Michał zawsze powtarzał, że Paweł jest specjalistą do gołębi i modar i... Zawsze mówi, że aby my byli razem, to my byli nie do pokonania. Także no, Paweł się męczy i ja mu dużo zawdzięczam. Pierwsze gołębie były od nich. Super leciało i też tymi gołębiami udowodniałem. Jeszcze tam coś jest tych gołębi. Na przykład ten Szymel jest jej gołębi, jeszcze się wywodzi, nie? Bo ojciec jest 100% od nich. Pierwsze gołębie ściągnąłeś w 2004 roku. Tak, w trzecim roku samica do ciebie wskoczyła. Tak, a to opowiemy na jednym filmie wszystkim, także to będzie wszystko. W trzecim roku ona wskoczyła, potem jako roczna zaczęła lecieć, tak. Ty potem poszukiwałeś numeru... No i w czwartym roku tam się znalazłem. I w 2004 roku. Ale mówię, po prostu ja nie zarabiałem, śmieszne pieniądze, bo można powiedzieć, na miesiąc zarobiłem 700 zł. To było coś dla mnie, wiesz, jak teraz tak pomyślę, 700 zł to koszmar, a takie były czasy i ja te 700 zł po prostu... I tam kupiłeś 7 gołębi wtedy. Wtedy kupiłem 2 gołębie. To za 2 miesiące musiałem 2 miesiące robić. 3 gołębie za te kupiłem wtedy i musiałem 3 miesiące robić na te 3 gołębie. Później Michał mi zrobił 4 asy. Powiem tak szczerze, co można powiedzieć, po 150 zł za młódka wtedy płaciłem. Ale wtedy to były gołębie niesamowite.
Kosmos. No i po prostu zaufałem, bo wiedziałem, że tam jest fajne gołębie są. Wiesz, jak ja tam zajechałem, ja zchyciłem gębę do ręki, to już więcej nie chciałem nic. Wiesz, i to każdemu powtarzam, że ja, wiesz, znam hodowców wielu i na każdym oddziale każdego wiem, co znaczy. I wiem, jakie mają wizualnie gołębie, wiesz. No tak, rozmawialiśmy o kucharskim Budzkim z Niemiec. No zajechałem, popatrzyłem, też. Wziąłem do ręki parę gołębi i strzeliłem nawet w ciemno, że to są najlepsze gołębie, to były najlepsze gołębie. No, też super hodowla no. I też tak, hodowca bardzo wysokiego pozdrawiam poziomie. Darka i ten, i także no super, no powiem tak szczerze, mam tutaj dwie samiczki od NIK w rozpłodzie i jestem zadowolony, w krzyżówce są rzucone i z każdej samicy coś tam się fajnie pokazuje, nie? Także no mówię, muszą być gołębie i to jest zawsze moja pierwsza rzecz, bo jak nie masz gołębi, to nie masz czym pracować. Nie? Dzięki, jeszcze raz dobry lot. Dobry lot, hodowcy. Zapraszamy za tydzień. Szymelku, idź. Ty musisz się regenerować. Po ciebie jeszcze czeka 400.